drużyna Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj na wielkim finale w Sandomierzu. Witamy serdecznie całą Polskę. Tak, tak, dzisiaj bardzo ważny moment, ostatnie minuty kluczowej, historycznej kampanii od 89 roku. Już w niedzielę zadecydujemy o przyszłości naszej ojczyzny. Zwyciężymy! Ależ moc! Ależ energia! Sandomierz! Szanowni Państwo, a towarzyszy nam uśmiech, szczerość, serce, bo tacy chcielibyśmy być dla Państwa. Nasza drużyna, skuteczna drużyna, która przez 8 lat realizuje konkrety. I prosimy Państwa o kolejny mandat zaufania. Szanowni Państwo, z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! Z miłości do... Z miłości do Polski chcemy kontynuować tę misję i o tym właśnie nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński. Panie premierze, zapraszamy. Ogromne brawa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję. Dziękuję, szanowni Państwo. Jeśli chcemy mówić o czymś, co w tej chwili jest najważniejsze, to znaczy o stawce tych wyborów, to trzeba powiedzieć, że ta stawka ma dwa wymiary. Ten bliższy i ten nieco dalszej perspektywy. Ten bliższy odnosi się do pytania następującego. Czy mianowicie to wszystko, co zostało w ciągu 8 lat uzyskane, ma być utrzymane, czy ma być odebrane lub zniszczone? To są konkrety. To jest, szanowni państwo, przede wszystkim decyzja, która została świadomie podjęta przez naszą partię, naszą ekipę, że my rządzimy w Polsce sami, bez Berlina, bez Moskwy. Czy chcecie państwo Polski rządzonej z Berlina lub z Moskwy? Nie! No właśnie. I to jest pierwsza stawka tych wyborów. Po drugie, że ukrócimy te ogromne rozkradanie naszego kraju, dosłownie na setki miliardów złotych. Czy chcecie, by Polska była dalej rozkradana? Nie! Po trzecie, czy Polska ma być państwem liberalnym, to znaczy niech każdy sobie daje radę, a państwo nie ma nic do tego? Albo... No już nie zdołałem dokończyć. Czy państwem przyjaznym obywatelowi, które bierze na siebie wiele obowiązków, które w stosunku do obywateli jest lojalne, które pomaga słabszym, które podaje rękę w sytuacjach najtrudniejszych, które organizuje wielkie sumy na służbę zdrowia i ciągle je zwiększa, które ma potężne środki na politykę socjalną, szeroko rozumianą, a symbolem jest 500+, dziś 800+, ale to jest tylko symbol, bo tych przedsięwzięć było wiele, wiele więcej. Czy państwo chcecie tak jego państwa, czy państwa liberalnego, państwa Tuska? Nie! Chcecie takiego państwa, proszę państwa? Nie! Więc powiedzcie, proszę państwa, tak. Chcecie takiego państwa? Nie! No, to już, szanowni państwo, jest tu pewien kłopot. Otóż ja pytam o to, czy chcecie państwa typu Donald Tusk? Nie! O! To jest jasna odpowiedź. Do Berlina! 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 Proszę państwa, właśnie w związku z tym Berlinem,
czy chcecie państwa, które broni honoru Polaków, broni naszej historii, czy takiego, które propaguje mikromanię narodową, pedagogikę wstydu, które się chce dzielić z Niemcami odpowiedzialnością za ich zbrodnie w czasie II wojny światowej. Czy chcecie takiego państwa? Nie! No właśnie, nie będziemy się z nimi dzielić odpowiedzialnością za te zbrodnie. To były ich zbrodnie. Ale za to chcemy, szanowni państwo, by Polska uzyskała reparacje. Bo nie da się już w tej chwili ukarać zbrodniarza, tysiące, dziesiątki, setki tysięcy zbrodniarzy zupełnie świadomie nie zostało przez Niemcy ukaranych. Ale reparacje są ciągle aktualne. Oni płacą reparacje nawet za wydarzenia sprzed przeszło 100 lat. I takiego państwa, proszę państwa, no może nie powinienem tych słów w ten sposób powtarzać, ale tak mi się powiedziało. Otóż, czy takiego państwa, które z tego wszystkiego rezygnuje, chcecie? Nie! No właśnie. A czy, szanowni państwo, chcecie państwa bezbronnego, które się chce bronić na Wiśle i praktycznie nie ma, że nie ma armii? Armia jest uzbrojona w broń z 60-tych lat? Nie! A czy chcecie państwa, które za nic ma bezpieczeństwo własnych obywateli i które będzie wpuszczało tutaj nielegalnych imigrantów, tych z rozdziału europejskiego, ale także tych, którzy przechodzą, czy chcą przechodzić przez wschodnią granicę? Nie! Czyli, szanowni państwo, chcecie być bezpieczni. I to jest normalne. Tak, chcecie być bezpieczni. Chcecie państwa bezpiecznego. Jeszcze jedno pytanie. Czy chcecie państwo takiego kraju, w którym podwyższa się ludziom starszym wiek emerytalny? Nie! No, krótko mówiąc, mogę z tego wszystkiego wyciągnąć jeden wniosek. Nie chcecie państwo, by naszym krajem, naszą ojczyzną rządził niejaki Tusk. Ale musicie państwo także jeszcze o jednym pamiętać, że dzisiaj głos na każdą partię opozycyjną w istocie oznacza głos na Tuska. Więc pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym i nie dajcie się oszukać. Nie dawajcie się oszukiwać tym wszystkim, którzy z różnych pozycji, czasem z krzyżem w ręku nawet, próbują wmówić, że należy na nich głosować, a nie na Prawo i Sprawiedliwość, nie na Zjednoczoną Prawicę. Jesteśmy dzisiaj jedyną formacją polityczną, która gwarantuje, że to wasze nie będzie wysłuchane i to wasze tak też będzie wysłuchane, że Polska będzie dalej szła tą drogą, na której odniosła ogromne sukcesy. Ogromne sukcesy społeczne i ogromne sukcesy gospodarcze. Tą drogą. Tą drogą, proszę państwa, za którą ja powinienem państwu dziękować. Bo co się okazało, jeżeli Polską rządzą ludzie niezależni od obcych sił, jeżeli ci ludzie są polskimi patriotami,
i mają poparcie polskich patriotów, to można zdziałać bardzo wiele. Można szybko gonić Europę. Już dziś mamy najlepszą sytuację, jeżeli chodzi o relacje gospodarcze w dziejach naszego kraju, porównując się do krajów zachodniej Europy. Za 8-10 lat możemy spokojnie dogonić Francję czy Anglię, a minąć Włochy czy Hiszpanię, a za kolejne kilka możemy dogonić Niemcy. To będzie, szanowni państwo, sukces tysiąclecia. I czy chcecie takiego sukcesu? Otóż taki sukces może wam zapewnić tylko nasza formacja polityczna. A jeśli chodzi o naszych przeciwników, to mogą wam zapewnić tylko państwo rządzone z zewnątrz, okradane na różne sposoby, spychane w nicość, nic nieznaczące. Państwo, w którym Polacy nie będą obywatelami. Ale to tylko ta pierwsza perspektywa. Bo jest jeszcze, szanowni państwo, ta druga, o której się mniej mówi. Otóż w tej chwili w Unii Europejskiej pod kierownictwem Niemiec przygotowywane są rozwiązania, w których nawet sprawa lasów państwowych nie będzie już polską sprawą. 65 różnych dziedzin ma być oddane Unii Europejskiej i do głosowania większościowego, a w głosowaniu większościowym zawsze ci, którzy chcą bronić interesów tych państw, które są uważane za słabsze, przegrywają. I my będziemy przegrywali, nawet jeżeli jesteśmy coraz silniejsi. Bo to, że jesteśmy coraz silniejsi, naszym sąsiadom z zachodu i ze wschodu się bardzo nie podoba. I dlatego ta dalej idąca perspektywa oznacza właśnie to, że tracimy w istocie niepodległość po ledwie 30 paru latach tego czasu, w którym jesteśmy niepodlegli. Przestajemy być obywatelami, bo nasze głosowania nic tak naprawdę nie będą znaczyły. To będzie po prostu teatr, to będzie rytuał nic nieznaczący, a wszystkie hieny, których pełno w Europie, na nas się rzucą. Na nas się rzucą jako na tych, którzy ośmielili się sami wzbogacić, sami zbudować podstawy naszego dobrobytu i mają szansę na pełen dobrobyt i prawdziwie wielką siłę, w tym siłę militarną. Już dziś ją tworzymy. Otóż my z całą pewnością na takie rozwiązania się nie zgodzimy i mamy tu prawo weta. My nie zgodzimy się na euro. My nie zgodzimy się na nic takiego, co podważy naszą niepodległość. Bo część uprawnień oddaliśmy Unii Europejskiej, ale to wszystko, nic więcej, szanowni państwo, nic więcej. Jesteśmy w Unii, chcemy być w Unii, ale w Unii, gdzie są państwa suwerenne. Dziś jesteśmy państwem suwerennym i z całą pewnością nasza formacja nie pozwoli na to, żeby się to zmieniło. A tamci są gotowi naprawdę na wszystko, aby tylko tutaj móc dalej robić to, co robili przez te 8 lat. A co robili, to jeszcze się okaże, bo bardzo niewiele z tego tak naprawdę do końca wiemy. Nawet film Reset wszystkiego nie pokazał, a przecież było mnóstwo innych problemów, o których jak dotąd filmów nie nakręcono. Pamiętajcie państwo, że to jest naprawdę wybór zupełnie podstawowy. Idźcie na te wybory, weźcie udział w referendum, bo to bardzo ważna sprawa. 4 razy nie. Pamiętajcie, 4 razy nie. Innych namawiajcie do tego ze wszystkich sił. No i wreszcie lista numer 4. Taka nam przypadła w losowaniu. To jest lista Polski niepodległej, suwerennej, rozwijającej się, Polski demokratycznej, Polski równości obywateli, Polski pomyślności dla wszystkich i szans dla wszystkich. Taką Polskę naprawdę warto poprzeć, warto dać takiej Polsce szansę. Dzisiaj wszystko zależy od państwa, od obywateli naszego kraju, od naszych rodaków. Wierzę,
że ten wybór będzie wyborem dobrej przyszłości, dobrej, mocnej przyszłości Polski. Dziękuję bardzo. Pan premier Jarosław Kaczyński w Sandomierzu na finałowym wiecu kampanijnym Prawa i Sprawiedliwości. Miód na nasze uszy, te okrzyki, trzecia kadencja, tak, tak, proszę Państwa, jesteśmy na ostatniej prostej, aby ta trzecia kadencja, Szanowni Państwo, zmaterializowała się, ale o tym, jak ta trzecia kadencja może nam może wyglądać, opowie nam pan premier Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dziękuję i chcę podziękować za tą całą naszą długą trasę kampanijną. Czuję w Was ogromną siłę, ogromną moc. Czuję, że mógłbym nie jedną kampanię, ale 10 kampanii z Wami zrobić. A są przynajmniej 3 główne powody, dla których musimy tą trzecią kadencję rzeczywiście wywalczyć, tak jak przed chwilą tutaj wołaliśmy. Powód pierwszy to godne życie Polaków. Powód drugi, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo naszych granic. I powód trzeci to życie na poziomie Zachodu, ale bez tych problemów Zachodu, czyli szansa, jak powiedział pan prezes, która trafia się raz na setki lat. Szansa tysiąclecia. Musimy ją wykorzystać. Drodzy Państwo, zwyciężymy. Szanowni Państwo, tak jest. Dlatego, żeby zwyciężyć, musimy zdać sobie z czegoś sprawę. Ta najbliższa niedziela to nie są wybory takie jak raz na 4 lata. To nie jest niedziela raz na 4 lata. To jest niedziela raz na pokolenie. I dlatego wszystkich rodaków proszę, abyście w tę niedzielę wzięli los Polski z miłości w swoje ręce. I tą emocją jedynie się kierując, podjęli właściwą decyzję w referendum. 4 razy nie. I głosując na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wiele, wiele przed nami jeszcze zadań, wiele wyzwań, ale wybór, drodzy Państwo, jest prosty. To po jednej stronie Prawo i Sprawiedliwość, a po drugiej stronie koalicja wojująca z prezydentem. Koalicja chaosu, zamętu, fermentu. Zobaczcie, ile udało się zrobić, jaką drogę przeszliśmy. Od pracy po 5 zł za godzinę do pracy minimalnej stawki 28 zł za godzinę. Od głodowych emerytur do trzynastek, czternastek i godnych waloryzacji. Od pedagogiki kompleksów, wstydu, brania cudzych grzechów na swoje winy, na swoje barki, na swoje sumienie. Tusk nawet zobowiązał się właśnie do tego, żeby za winy niemieckie płacić. Zobaczcie, co mówił po wizycie w Izraelu. Od Polski takiej do Polski dumnej, z biało-czerwonej, z naszej historii, ale i pewnej siebie, pełnej aspiracji, zmierzającej pewnym krokiem do tego, o czym mówił przed chwilą pan prezes. Zaraz ich dogonimy i oni będą nas gonić. Od Polski, która się zwijała, zwijała posterunki policji, likwidowała jednostki wojskowe, do Polski, która buduje najsilniejszą armię lądową w Europie. To jest wybór. Przed nami wiele zadań, wiele wyzwań, ale Polsko, to jest Twój czas. Polsko, to jest wielka Twoja szansa. Albo będziemy pogrążeni w kłótni, chaosie, bałaganie, w
paraliżu decyzyjnym, bo głos na jakąkolwiek partię opozycyjną oznacza tak naprawdę głos na Platformę, głos na Tuska. Nie możemy na to pozwolić, bo chcę, kończąc już, powiedzieć o jednym wielkim zagrożeniu. Drodzy Państwo, jestem po rozmowach z premierami w ostatnich dniach z Unii Europejskiej. To, co dzieje się dzisiaj na Bliskim Wschodzie, grozi kolejnymi gigantycznymi falami imigrantów nielegalnych. Partia Tuska już głosowała za paktem migracyjnym zawierającym przymusową relokację nielegalnych migrantów. W tych falach nielegalnych imigrantów, które już zaraz będą zmierzały do Europy, w tych falach, tak, niech one sobie idą do Berlina, jak chcą, tak jest. Ale drodzy Państwo, w tych falach będą bojownicy islamscy, będą terroryści. Jedyną gwarancją zapory przeciw nielegalnej imigracji, czemu postawiłem twarde weto na ostatniej Radzie Europejskiej i wiem stamtąd, że Tusk na to się już zgodził. Jedyną zaporą jesteśmy my. Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, szanowni Państwo, dziękuję, dziękuję. Szanowni Państwo, już naprawdę ostatnie zdanie. Wybór jest prosty. Albo Polska pogrąży się w bałaganie i chaosie, albo będzie miała skuteczny, sprawny, odpowiedzialny rząd, stawiający czoło wyzwaniom przyszłości. Polsko, wykorzystaj swoją wielką szansę. Walczmy o Polskę. Jest tego warta. Dziękuję bardzo. Zwyciężymy. Pan premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję. To jest wybór tysiąclecia. I prosimy, żebyście Państwo o tym pamiętali. Zwyciężymy. Moi kochani, nasze spotkanie absolutnie się jeszcze nie kończy, ale chciałbym, abyśmy pożegnali pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera, ponieważ oddalają się na dosłownie kilkadziesiąt metrów, ponieważ mają ważne wywiady na żywo telewizyjne. Także jeszcze raz dziękujemy wszyscy razem. Dziękujemy za to, co było, ale przed nami co jest? Zwyciężymy! Zwyciężymy! Szanowni Państwo, mamy wielką przyjemność zaprosić panią marszałek Elżbietę Witek. Zapraszam, pani marszałek. Ogromne brawa, pani marszałek Elżbieta Witek w Sandomierzu specjalnie dla Państwa. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam szczególnie gorąco polskie kobiety obecne tu, na rynku w Sandomierzu. Brawo, panie. Dziękuję, że jesteście z nami. Proszę Państwa, odbyłam wiele spotkań. Spotkałam się z setkami kobiet. I wiele z nich mówiło, jakie mamy szczęście, że w tym momencie akurat mieszkamy tu, w Polsce. Patrząc na to, co się dzieje wokół nas, za naszą wschodnią granicą, na granicy polsko-białoruskiej, w Izraelu, co słyszymy ze strony Chin, wiemy, że żyjemy w kraju bezpiecznym, spokojnym i stabilnym. My, kobiety, chcemy pokoju. Nie chcemy wojny. Wiemy, że wojna zawsze przynosi śmierć, zniszczenie. Ona pogrąża nas w chaosie. My chcemy pokoju, ale nie tylko tego pokoju zewnętrznego. Nam jest potrzebny pokój w naszych rodzinach, pokój w miejscu pracy i przede wszystkim pokój między nami. Dlatego nie podnośmy tej broni, którą jest hejt, którą jest agresja, nienawiść. Nie bądźmy tacy sami. Polskie kobiety cenią sobie spokój. Są tymi, które pilnują ogniska domowego. Mamy wspaniałe kobiety w Polsce. Wykształcone, mądre, inteligentne, gospodarne. Kobiety, które potrafią sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach. Tego nauczyła nas historia. Wtedy, kiedy nasi mężczyźni walczyli przez setki lat w powstaniach, w wojnach, to polskie kobiety musiały zadbać o wszystko. One się tego nauczyły. Przekazywały z pokolenia na pokolenie
i dzisiaj na polskich kobietach można polegać. Są naprawdę fantastyczne. Brawo dla polskich kobiet. Brawo dla polskich matek. Proszę Państwa, dla mnie to było szokiem, kiedy z rozmów z kobietami dowiedziałam się, że niektóre z nich po wystąpieniu w Końskich czy w Katowicach powiedziały: pani marszałek, pani opowiedziała nasze życie. Tak ono kiedyś wyglądało. Ja teraz nareszcie rozumiem, że nie jestem żadnym tłumokiem i że nie robię nic złego, że zamiast do pracy zostaję w domu i wychowuję swoje dziecko. Mam do tego prawo i teraz to wiem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył wszystkim polskim kobietom, nie dzieląc ich, stworzył takie możliwości, że dzisiaj możemy robić naprawdę wszystko, możemy być tym, kim chcemy. Pierwszą kobietą w naszym rządzie była pani premier Beata Szydło. Marszałkiem. Brawo. To pani premier z panią minister Elżbietą Rafalską rozpoczęły te wielkie przemiany, te wielkie programy społeczne. Za to należą się wielkie brawa. Ale proszę Państwa, marszałkiem Sejmu jest też kobieta. Powierzenie kobiecie takiej funkcji to jest naprawdę wielka odpowiedzialność i wielkie zaufanie. I tej kobiecie, czyli mnie, zaufano. Wicemarszałkiem, myślę, że nikogo nie zawiodłam. Staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, bo kobiety są bardzo sumienne, obowiązkowe. Dziękuję. Ale proszę Państwa, moja koleżanka Małgosia Gosiewska jest wicemarszałkiem. Finansami polskiego państwa zarządza kobieta. Największymi programami społecznymi, które idą z Ministerstwa Rodziny, zarządza kobieta. Proszę Państwa, jak pytam wójtów, burmistrzów, kim są wasi skarbnicy? W większości słyszę kobiety. Kobiety potrafią zarządzać budżetem. Muszą zarządzać budżetem domowym i wiedzą, że jak nieraz brakuje, to trzeba pogłówkować, co zrobić, żeby jednak te pieniądze się znalazły. Polskie kobiety są niezwykle odpowiedzialne. Naprawdę. I Prawo i Sprawiedliwość to zauważyło. Coraz więcej kobiet obejmuje bardzo ważne stanowiska, ważne funkcje. Wywiązują się z nich naprawdę znakomicie. Ja chcę, proszę pani, żebyście w siebie uwierzyły. Żebyście były bez kompleksów. Naprawdę, naprawdę jesteście cudowne. Przede wszystkim wartość rodziny to... Dziękujemy polskim kobietom. Dziękujemy. Tak, trzeba im dziękować. Proszę Państwa, te polskie kobiety wcale nie walczą z mężczyznami. Wcale z nimi nie rywalizują. Wcale nie mówimy, że jesteśmy lepsze. Jesteśmy inne. Tak nas Pan Bóg stworzył. Wy macie swoje cechy, my swoje. Tak jak w rodzinie, mama i tata, mąż i żona tworzą wspólnotę, jedność, samodobro. My nie chcemy rywalizować, nie chcemy niczego udowadniać. Chcemy, żebyście nam zaufali, żebyśmy mogli współpracować dla dobra Polski, dla dobra polskich rodzin i dla bezpiecznej przyszłości wszystkich obywateli naszego państwa. Bo my nikogo nie wykluczamy, nikogo, bo jesteśmy jednym narodem, mamy jedną wspólną ojczyznę. Tą ojczyzną jest Polska. Dlatego w niedzielę 15 października zawalczmy o Polskę. Jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości albo znamy kogoś, kto ma te wątpliwości, to proszę Was, zróbmy jutro w sobotę, kiedy jest cisza wyborcza, taki wyborczy, obywatelski rachunek sumienia. Sami ze sobą, bo ktoś nas może oszukać. My możemy kogoś oszukać, ale sami siebie nie oszukamy. Możemy porównać nareszcie to, co jest porównywalne. 8 lat rządów Platformy i PSL-u i 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zapytajcie sami siebie. Wyjdźcie na ulicę, zobaczcie, czy coś się zmieniło. Co się przez te 8 lat zmieniło? I wtedy podejmijcie tą właściwą, najlepszą decyzję. Pamiętajmy o jednym. To nie jest rozstrzygnięcie tego, jak będzie wyglądała Polska przez 4 lata. To jest decyzja, która zaważy na dziesięciolecia,
Dlatego ja, podejmując decyzję, nie myślę już o sobie. Ja mogę ryzykować sobą, ale czy wolno mi ryzykować życiem, bezpieczeństwem i przyszłością moich dzieci i moich wnuków? Moi wnukowie, wasi wnukowie nie mają prawa głosu. To my za nich tę decyzję musimy podjąć. Ona musi być odpowiedzialna. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Zewsząd niebezpiecznie, a my żyjemy w kraju, który dba o wszystkich. Nasze programy są kierowane do wszystkich. My nie pytamy, kto na nas głosuje. Nie pytamy, czy to jest dziecko z rodziny, kogoś, kto głosuje na Platformę czy PSL. Bo dzieci to jest największe dobro. Największe dobro. A my swoim przykładem te dzieci wychowujemy. Więc zachęcajmy wszystkich, żeby 15 października poszło nas jak najwięcej. Ja wierzę, że kobiety potrafią to zrobić. Potrafimy się zmobilizować, jeśli wiemy, że od tego, od tej naszej mobilizacji zależy przyszłość naszych dzieci i następnych pokoleń. Bierzmy za nie tę odpowiedzialność. I pamiętajmy, że te cztery pytania referendalne dotyczą absolutnie wszystkich Polaków. Bo pytanie o wiek emerytalny to jest ważne pytanie, bo każdy prędzej czy później skończy swoją karierę zawodową i przejdzie na emeryturę. Pamiętamy, że ona została podniesiona dla kobiet właśnie o 7 lat, a dla tych, które pracowały na roli aż o lat 12, dla tych najciężej pracujących kobiet. Więc my teraz, słysząc coraz częściej od opozycji, że Polacy powinni, a nawet muszą dłużej pracować, zadajemy to pytanie. Drugie pytanie, bezpieczeństwo. Czy ma być zburzona ta zapora na granicy? Czy naprawdę chcemy widzieć te sceny, które widzimy dzisiaj na Ukrainie? Gwałcone kobiety, kobiety rodzące na betonie, dzieci, które widzą rozstrzeliwanych swoich rodziców, dzieci, na oczach których gwałci się ich matki. Czy my tego chcemy tutaj w Polsce? Na pewno nie. Na pewno nie. I to jest pytanie, ta zapora pomaga naszym żołnierzom i funkcjonariuszom bronić naszego bezpieczeństwa. I dlatego my zawsze będziemy stać murem za polskim mundurem. Wreszcie słyszymy, że trzeba dokończyć prywatyzację, czyli spółki Skarbu Państwa. A kto nam pomógł w czasie pandemii, w czasie wojny, w czasie kryzysu energetycznego, Putin inflacji? Właśnie spółki Skarbu Państwa. One muszą być w rękach naszego państwa, żeby mogły pomagać. Proszę Państwa, i wreszcie nielegalna imigracja. To nie są ludzie, którzy potrzebują pomocy. To są ludzie, którzy zostawiają swoje kraje, przyjeżdżają tutaj, liczą na socjal. Ja odbyłam w zeszłym tygodniu, półtora tygodnia temu, swoją ostatnią podróż jako marszałek do Rzymu. Spotykałam się z politykami, rozmawiałam o tym, co się dzieje na Lampedusie. I to oni mi powiedzieli, to nie jest mój wymysł, to jest ich ocena. 95% tych, którzy są na Lampedusie, to są mężczyźni do 30 roku życia. Młodzi mężczyźni w naszej kulturze, jak była wojna, to nasi mężczyźni, kobiety i dzieci wysyłali w bezpieczne miejsca, a sami walczyli. A tutaj, gdzie my widzimy te kobiety z dziećmi? To jest fragment niewielki. Reszta to są młodzi mężczyźni. My się nie zgadzamy. Pani premier jako pierwsza w roku 2015 powiedziała nie. My możemy pomagać tam, gdzie jest konflikt. I to robimy od roku 2015. Ale nigdy się nie zgodzimy na to, żeby zagrożone były przede wszystkim nasze kobiety, nasze dzieci, nasze domy. Nie chcemy tego. Chcemy bezpiecznej przyszłości Polaków. Dlatego proszę, bardzo proszę wszystkie kobiety, zróbmy wszystko, żeby jak najwięcej nas poszło na wybory i na referendum, żebyśmy obronili bezpieczną przyszłość nas i naszych dzieci. Dziękuję. Pani marszałek Elżbieta Witek, silna kobieta w polskim parlamencie. A teraz czas na zabranie głosu przez kobietę, szanowni państwo, która rozpoczęła tę dobrą, pozytywną zmianę w polskiej polityce. Pani premier.